Biblioteka gościła dzieci z przedszkola nr 23. 19. edycja Raciborskiego Festiwalu. Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 19. dzień października. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. Dziś Raciborską Bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola nr 23 w Raciborzu. W wypożyczalni poznały książki z historiami o psach oraz brały udział w atrakcjach plastycznych. Spotkania z książką dla najmłodszych cyklicznie odbywają się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu. Wprowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania. Wiek przedszkolny jest idealnym okresem, aby pobudzić wyobraźnię, wzbogacić mowę o nowe pojęcia, wprowadzić w świat baśni. To jest cykl zajęć dla dzieci. Tutaj opieramy się na książkach z cyklu Opowiem Ci Mamo. Dziś bardzo wdzięczny temat, bo rozmawialiśmy o psach. Dzieci mają wiedzę na temat psów, mówiliśmy o wierności, o psiej wierności, o psach, które opiekują się ludźmi starszymi, ludźmi niewidomymi i dzieci tutaj wykazały się sporą wiedzą na ten temat. Raciborska Biblioteka organizuje zajęcia dla szkół i przedszkoli, w których najmłodsi chętnie uczestniczą. Podczas spotkań dzieci zwiedzają placówkę. Mogą osobiście przekonać się, ile jest książek, gier i filmów w wypożyczalni dostępnych, jeśli rodzice zapiszą ich do niej. Takie zajęcia organizujemy praktycznie przez cały rok. Zapraszamy już dzieci od najmłodszych lat, te najmłodsze grupy przedszkolne. Zachęcamy je przez to do czytania, zachęcamy do tego, by były zapisane do biblioteki. Dla każdego dziecka, które zapisuje się do biblioteki, a jest w wieku przedszkolnym, mamy przygotowane tak zwane wyprawki czytelnicze. Jest to książka, karta, na którą dziecko zbiera naklejki za każde wypożyczenie chociaż jednej książki. Jest to taka zachęta również do przychodzenia do biblioteki, oswojenia się z księgozbiorem. Raciborska Biblioteka dba o uzupełnianie pozycji, aby czytelnicy, również ci najmłodsi, mieli dostęp do jak największej ilości wydanych książek z całego świata. Staramy się ciągle zapełniać półki nowościami, ponieważ też na rynku wydawniczym ukazuje się mnóstwo książek dla dzieci, tak żeby miały zawsze coś nowego, ale również dzieci sięgają do tych starszych pozycji. Wypożyczają również przygody Kubusia Puchatka, wypożyczają przygody Bolka i Lolka, sięgają do przygód Kota Filemona. Więc tutaj i nowości, i te tak zwane starsze rzeczy również cieszą się popularnością. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z biblioteką i z wielkim zainteresowaniem oglądały książki znajdujące się na półkach. Szczególnie zainteresował ich dział dla najmłodszych. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. W trakcie pobytu w bibliotece wykazały się również plastycznie, wykonując kolorowanki z bajek i baśni. Dzisiaj rozpoczął się 19. Festiwal Podróżniczy Wiatraki w Raciborzu. To 4 intensywne dni spotkań z podróżnikami i ich niezwykłymi doświadczeniami. To również program bogaty w atrakcje artystyczne, muzyczne, prezentacje filmów oraz slajdów. Festiwal Wiatraki to spotkania z podróżnikami, dzięki którym mieszkańcy Raciborza mogą poznać najdalsze zakątki świata. W Raciborskim Centrum Kultury spotkania i dodatkowe atrakcje będą trwać 4 dni. W Raciborskim Festiwalu od początku pierwszej edycji gościło już ponad 200 podróżników z całej Europy. To wszystko po to, żeby zapraszać turystów, podróżników do Raciborza, pokazywać im, jaki jest ciekawy, a Raciborzan zachęcać do zachwycania się światem i do podróżowania, bo podróżowanie otwiera umysł. Mamy dosyć to zróżnicowane tematycznie. Będą i Góry Wysokie. Bartek Malinowski opowie o Wielkim Szlaku Himalajskim. Będą podróże rowerowe, chociażby wokół Stanów Zjednoczonych czy przez samą Grenlandię. Festiwal tradycyjnie rozpoczęły spotkania uczniów raciborskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podróżnikami. To kilka dni spotkania ze światem, to kilka dni zobaczenia, co na tym świecie słychać, to kilka dni poszerzania swoich horyzontów. Zawsze
pierwsze dwa dni przeznaczamy dla młodzieży z naszych szkół, zresztą nie tylko naszych, z całego powiatu, a nawet mamy gości z kilku sąsiednich miast. Jednym z zaproszonych podróżników był przewodnik górski Marcin Błoński. Dzisiaj przybywam do Raciborza ze Szkocją, a konkretnie z górami Szkocji. To są takie góry, gdzie niekoniecznie możemy łatwo znaleźć pomoc, niekoniecznie są dobrze skomunikowane, niekoniecznie wszędzie złapiemy zasięg telefonu. Nie ma tam szlaków turystycznych, tylko są to takie bardziej dzikie góry, gdzie musimy sami umieć sobie radzić i musimy zdać się na to, co sami potrafimy. Trochę potrafić, trochę dobrze się wyposażyć. No i do takiej turystyki, która też ma swoje piękne strony, bo można dotrzeć do miejsc, gdzie nie ma nikogo, gdzie jest pięknie, jesteśmy tam sami, gdzie możemy sprawdzić siebie. Do takiej turystyki chciałbym dzisiaj zachęcić, z taką misją tutaj dzisiaj przybywam. Podróżnik podczas bloku szkolnego zabrał raciborskich uczniów do Szkocji. Zabiorę dzisiaj widzów do czterech miejsc w Szkocji, czterech takich grup górskich. Niektóre będą takie, gdzie jeszcze można kogoś spotkać, a niektóre będą takie zupełnie dzikie. Jeżeli mielibyśmy wybierać takie, które mi najbardziej zapadły w pamięć, to byłaby to wyspa Skye. To akurat jest miejsce dość znane, ale jest warte tego, żeby tam podążyć, nawet jeżeli nie będziemy tam tylko sami. A z takich, gdzie możemy zupełnie sami wędrować po górach i nie spotkać przez kilka dni nikogo, poleciłbym Góry Kaledońskie. Góry po drugiej stronie jeziora Loch Ness. Szkocja jest podzielona na pół jeziorem Loch Ness i to, co jest na północ od jeziora Loch Ness, to są Góry Kaledońskie. I tam mamy morze szczytów dookoła siebie, wielokrotne plany, panoramy na kilkadziesiąt kilometrów, gdzie widzimy tylko góry, góry i nie spotkamy nikogo. Marcin Błoński zdradził również nam, dlaczego Góry Kaledońskie są takie wyjątkowe. Góry Kaledońskie, Kernegy, tam jeszcze mam kilka szczytów w okolicach tego najwyższego, gdzie po prostu patrzę się na nie i wie, że tam nikogo nie ma, można sobie tam swobodnie pójść i tworzyć taka długa lista, ale piękna góra, poszedłem jeszcze tam, jeszcze tam, jeszcze tam i to wszystko mogę, nikt mi nie zabrania, mogę chodzić jak chcę, gdzie chcę, więc no jest tam cała lista rzeczy, no i nawet na wyspę Skye też bym wrócił, bo ponieważ byłem tam kilka razy, ale to wcale nie znaczy, że zawsze była piękna pogoda. Tam w Szkocji jest trudno z pogodą, a są jeszcze miejsca, które chciałbym przy pięknej pogodzie zobaczyć, a mi się nie udało. Także jeszcze kilka gór też tam bym z pewnością znalazł i jeszcze się spiął. Jest tam co robić, także jeszcze chciałbym kiedyś tam wrócić. Podróże to wiele pozytywnych emocji. Należy jednak pamiętać o swoim bezpieczeństwie podczas zwiedzania zakątków świata. Przede wszystkim, jeżeli wybieramy się w takie dzikie góry, no to musimy się dobrze przygotować. Musimy mieć dobry sprzęt, musimy przewidzieć, co nas może tam czekać. Musimy mieć odpowiednie zaopatrzenie, środki pierwszej pomocy, podstawowe lekarstwa. Musimy dobrze przygotować sobie prowiant, żeby nam wystarczyło i żeby ten prowiant w warunkach pogodowych przetrwał. No jest tu wiele takich aspektów, których musimy się trochę nauczyć. Nawigacja w terenie, troszkę nauczyć się obsługi kompasu, mapy, bo nie zawsze będziemy mogli inaczej, nie zawsze są tam jakieś ścieżki. Jest to cała masa takich rzeczy, które warto sobie wcześniej przećwiczyć, sprawdzić, przygotować się. No a jeżeli jesteśmy początkujący, no to warto się po prostu wybrać z kimś doświadczonym. I to dużo ułatwia, człowiek się czuje zupełnie inaczej, a ma też takiego przewodnika, który mu to wszystko odkrywa. Piątek to drugi dzień festiwalu podróżniczego. Rano rozpocznie go blok szkolny, a już po południu odbędą się atrakcje nie tylko dla uczniów. Na godzinę 18 zapraszamy już tradycyjnie na przegląd filmów górskich. Cztery ciekawe pozycje, dosyć różnorodne pod względem tematycznym. Ponadto po godzinie 19 zapraszamy do wodociągów raciborskich. Tutaj akurat już lista jest osób chętnych zapełniona, natomiast zastanawiamy się nad tym, jak tutaj to zorganizować, żeby jeszcze udało się wejść po raz drugi, także warto śledzić nas na naszym profilu facebookowym. W weekend odbędą się spotkania z gośćmi specjalnymi oraz blok filmów górskich. Sobota i niedziela to oczywiście spotkania dla mieszkańców, gwiazdy podróży, znani dziennikarze, znani blogerzy, znani producenci, ale oprócz tego oczywiście bardzo dobre, nagrodzone w tym roku filmy z Festiwalu Filmów Górskich w Lądku Zdroju. Sobota to dalsze pokazy filmów. W sobotę standardowo zaczynamy zwiedzaniem Browaru Raciborskiego, no i potem niesamowicie inspirujące i ciekawe spotkania z podróżnikami. W sobotę też dodatkowo wątek raciborski, wycieczka rowerowa, a gość specjalny to Magda Grzebyk, blogerka, która prowadzi bloga Krytyka Kulinarna. To taki blog podróżniczo-kulinarny.
W sobotnie popołudnie wyjątkowe spotkanie pod tytułem Tragarze Marzeń, połączone z wystawą pod nazwą Szerpowie Nadziei. To spotkanie z wolontariuszami tworzący grupę Szerpowie Nadziei. To są wolontariusze, którzy pomagają spełniać marzenia i dosłownie wnoszą na Szczyty Górskie osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Mało tego, przywiozłem ze sobą wystawę. Autor fotografii Bartek Bodzek zdobył teraz Grand Prix na festiwalu w Lądku, więc myślę, że jest to taki punkt programu, który jest godny uwagi. Tradycyjnie weekend bogaty będzie w wątki raciborskie. Elementy raciborskie, które wprowadziła Ania Musioł, to bardzo szeroka współpraca od lekcji jogi poprzez spacery takie rowerowe, historyczne właściwie, objazdy takie historyczne ze Stowarzyszeniem Odra 1945, szlakiem przemysłowego Raciborza, również nocne zwiedzanie wodociągów, również tradycyjny no, ten spływ kajakowy, który organizuje OSIR i który zamyka niejako sezon na spływy kajakowe, no więc dosyć sporo tych atrakcji dodatkowych. Ten wątek raciborski nie zawsze udaje się tak jakby tematycznie dopasować akurat do prelekcji w ramach samego festiwalu, natomiast wykorzystujemy tutaj współpracę z innymi instytucjami, chociażby w sobotę będzie można przyjść na festiwal z dziećmi, gdzie czas zagospodaruje im Raciborska Sowa i koło naukowe pedagogów. Niedziela to ostatni dzień festiwalu, między innymi w planie spotkanie z gościem specjalnym, znanym i cenionym dziennikarzem muzycznym. Niedziela, pokaz główny, również spotkania z ciekawymi osobami, tradycyjny spływ kajakowy i gość specjalny Marcin Kedryński, który opowie o swojej podróży na Kubę. W tym roku wszystkie wydarzenia festiwalowe, poza wycieczką rowerową, zwiedzaniem browaru, spływem kajakowym, będą się odbywać na sali widowiskowej Raciborskiego Domu Kultury przy ulicy Chopina 21. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Spokojnie.